telewizja przemysłowa, Wielka Poznań. Najnowsze tutaj akurat doniesienia agencji prasowych i nie tylko oczywiście wspominają bezwzględnie o tym, jakby to miało być te drogi komunikacyjne, jakie by były w odniesieniu akurat do teraźniejszości, do najbliższej przyszłości, ale jeszcze do tego oczywiście budowane są te drogi ekspresowe, które mają te trzycyfrowe właśnie numery. Więc tutaj ustalenia są akurat jak najbardziej na szczęście liberalne i demokratyczne. Ja jestem oczywiście też liberałem i drodzy Państwo, tutaj akurat odsyłam to wszystko do tych odniesień właśnie przyszłościowych, drodzy Państwo. Dlatego, że to jest właśnie ten dodatkowy sumpt demokratyczny oczywiście. No tak, drodzy Państwo, z tym się tutaj trzeba akurat jednoznacznie i bezwzględnie zgodzić. Książkę, drodzy Państwo, proponuje Robert Jordan, The Eye of the World, czyli oko world, oko świata, drodzy Państwo. Tutaj akurat jest społeczne odniesienie do tych społecznych, tak zwanych, ale też naukowych przede wszystkim prac, które mają przełożenie właśnie na infrastrukturę, drodzy Państwo, i na gospodarkę, drodzy Państwo. Czyli społeczne opcje widzenia i społeczne punkty widzenia na budowanie infrastruktury i gospodarki, drodzy Państwo. Tutaj z perspektywy akurat, szczerze powiedziawszy, jednej osoby autora, drodzy Państwo. Również jest to książka o charakterze demokratycznym, w pełnym znaczeniu, drodzy Państwo, nawet poszerzającym tę demokrację i tę współczesność, drodzy Państwo. Więc ja tę książkę oczywiście, drodzy Państwo, tutaj Państwu polecam. Książka jest napisana oczywiście w języku angielskim, więc to nie powinno tutaj dla Państwa stanowić problemu. Dla tych z Państwa oczywiście, którzy znają język angielski, interesują się językiem też właśnie angielskim. Drodzy Państwo, ale tak, drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe, drogi krajowe, autostrady jeszcze, też jeszcze są te drogi regionalne i to wszystko wpływa, drodzy Państwo, właśnie na tą komunikację samochodową, drodzy Państwo. No tak szczerze powiedziawszy, no też na inne oczywiście opcje, drodzy Państwo. Ale nie tylko o tym chciałem dzisiaj z Państwem mówić, bo mam tutaj na myśli oczywiście te poglądy takie demokratyczne na rozrastanie się, czyli tutaj akurat na poglądy są też eksperckie, ale też ta baza wiedzy i przełożenie tego na wyniki też są właśnie eksperckie, więc tutaj akurat jest wiele tych opcji właśnie eksperckich, drodzy Państwo, i na to też, drodzy Państwo, można zwrócić lekką uwagę. Drodzy Państwo, dlatego, że to w bankowości przekłada się właśnie na przekłady bankowe, drodzy Państwo. Ja oczywiście o tym chciałbym mówić, dlatego, że waluta powinna być o wiele wyższa w Polsce. Ale to, co jest zadeklarowane, drodzy Państwo, często na poziomie deklarowanym jest to jakby wyrzucane na pierwszy front, a poziom deklarowany od poziomu tego konstrukcyjnego, no mogą to być dwa różne, drodzy Państwo, poziomy. Dlatego warto jest tak naprawdę w polityce zwracać uwagę na poziom właśnie polityka, drodzy Państwo. I to z jakiego on jest państwa. Więc tutaj akurat znaczenie i charakter tego, czy ktoś jest z lewicy, czy ktoś jest z prawicy, ma ogromne znaczenie, dlatego że za tym wszystkim i nawet z tym wszystkim idą właśnie konkretne postanowienia i również tak zwane ustalenia trochę dotyczące właśnie przyszłości, drodzy Państwo. A tutaj akurat te opcje i takie, drodzy Państwo, dyplomacje na kontrahentów, one nie zdają egzaminu, drodzy Państwo, ze względu na to, że są to same słowa, drodzy Państwo. Tutaj akurat handel to jest, drodzy Państwo, jeszcze za mało. Tutaj jeszcze liczą się właśnie technologie, drodzy Państwo, konstrukcje, zadowolenie, doświadczenie, jakość oczywiście, no i za tym idzie też oczywiście ilość, o którą właśnie
zabiegają przede wszystkim politycy i oczywiście też tak zwani dyplomaci, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat należałoby te dwie kwestie ująć, drodzy Państwo, po prostu łącznie. Ale jeszcze do tego, drodzy Państwo, dodajemy oczywiście to, o czym ja tak naprawdę cały czas mówię, czyli ten dobrobyt. Tutaj politycy zabiegają o dobrobyt dla pewnego charakterystycznego tak zwanego zbioru, drodzy Państwo. Więc tutaj warto by było, właśnie określając ten zbiór, już mieć właśnie konkretne grono naukowe zdające egzamin właśnie z wyników, drodzy Państwo, politycznych. I nie tylko to oczywiście, drodzy Państwo, bo czasami same zaangażowanie niesie za sobą szereg tak innowacyjnych posunięć, że taki polityk albo naukowiec jest w stanie przyswoić sobie ogromny materiał, który właśnie wyzwala pewnego rodzaju uwarunkowania demokratyczne. Drodzy Państwo, jeżeli polityk ma do dyspozycji jedynie partię polityczną, no to mówi się wtedy właśnie o właśnie walorach kariery. Ale drodzy Państwo, tutaj kariera akurat jednym jest potrzebna, innym oczywiście w pewnym sensie trochę mniej jest potrzebna, ale tutaj akurat sama kariera niczego, drodzy Państwo, nie jest w stanie zastąpić. Ale wiele oczywiście dodaję. Ja uważam, że tutaj akurat reklama, która jest potrzebna na wielkich miastach i kariera, no są to takie słowa i takie tak naprawdę treści, które są blisko siebie, drodzy Państwo. I warto jest zwrócić na to, drodzy Państwo, właśnie uwagę. Oprócz tego jeszcze, drodzy Państwo, tak jak już powiedziałem, tutaj książka Robert Jordan, The Eye of the World, czyli Oko Świata, drodzy Państwo, dodaje tutaj wiele takich właśnie społecznych, właśnie potrzebnych bardzo opcji i również też niuansów, drodzy Państwo, które właśnie bardzo, bardzo dobrze właśnie wypełniają te tak zwane właśnie białe historyczne plamy. Nie zawsze to są białe plamy, czasami są to właśnie pewnego rodzaju posunięcia technologiczne na arenie polityki, drodzy Państwo, międzynarodowej, ale w rozumieniu polityki światowej, drodzy Państwo. Więc tutaj akurat te dwa zagadnienia, te dwie opcje, mam nadzieję, że na samym początku są już jasne, drodzy Państwo. Więc ta książka właśnie Roberta Jordana jest jak najbardziej odpowiednia i jest najlepsza do tego, żeby, drodzy Państwo, można było te zagadnienia rozumieć w takim kontekście, drodzy Państwo, poszerzonym i rozszerzonym oczywiście. Oprócz tego wszystkiego, drodzy Państwo, jeszcze cały czas są te mechaniki. Są mechaniki i są jeszcze technologie, prawda? No technologie są już powyżej mechanik. Są szerzej oprócz tych mechanik. Więc tutaj akurat mechanika, handel, sprzedaż i tak dalej, ale jeszcze jest przetwórstwo, drodzy Państwo, które akurat dopiero jest wdrażane, drodzy Państwo, w Polsce. Więc tutaj mechanika a przetwórstwo mogą się mieć do siebie lekko tylko adekwatnie, ale tak naprawdę są nieadekwatne, dlatego że ta technologia, drodzy Państwo, i te przetwórstwo są bardziej wyrazami naukowymi, a mechanika jest bardziej wyrazem właśnie industrialnym, czyli tym wyrazem pracy, wyrazem etatu, wyrazem etatystycznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Państwo, w nauce i w polityce wyrazy frekwencji nie zawsze są właśnie aż tak bardzo, drodzy Państwo, potrzebne, dlatego że te wyrazy, drodzy Państwo, są jak najbardziej tylko i wyłącznie potrzebne do i zdatne trochę do właśnie zaangażowania i do pracy technologicznej, drodzy Państwo. Tutaj akurat Niemcy jako państwo technologiczne są w ścisłej czołówce, ale Polska też wychodzi, drodzy Państwo, tutaj gdzieś do państw, które gdzieś tam w tej czołówce są właśnie wśród państw technologicznych. Oczywiście mówimy tutaj o tym, jakie mamy technologie, a nie jakie są wyniki, drodzy Państwo.
Dlatego, że tutaj akurat na wyniki jeszcze trochę można by było po prostu poczekać. Aczkolwiek te substancje naukowe, które na dzień dzisiejszy, które teraz już są wyeksponowane, plasują oczywiście i lansują Polskę wśród państw oczywiście dysponujących wielką technologią, a już niedługo wśród państw właśnie technologicznych, drodzy Państwo. I za tym idzie wielkie zaangażowanie i z tym razem idzie wielkie zaangażowanie społeczne, co oczywiście jest charakterystyczne dla rozwiniętych państw Europy, drodzy Państwo. Telewizja przemysłowa, Giełda Poznań, mówi dr Fryderyk, widzimy się już oczywiście niedługo. Cały czas oczywiście jest tak, że my trzymamy rękę, drodzy Państwo, na politycznym tak zwanym właśnie sumpcie, drodzy Państwo. Do widzenia Państwu.